nocy przygoda kolebka myślała kiedyś dokładnie, po co jej wielkie mamuty, ani wygląda to ładnie, ani z nich skóra na buty. Nie ma co pytać koledzy, robiła i tak jej wyszło. Nikt nie wymyślał specjalnie tego, w czym żyć nam przyszło. Uprzedzam o tym lojalnie. Jeden jest rytm, jeden rytm, jeden jest węgiel i tlen. Zwykłą losą koleją, praca, posiłek i sen. Praca, posiłek i sen. Jeden przypada na dzień, świt jeden, jeden zmrok. Pierwsi się łudzą nadzieją, a drudzy rozmawiają krok. Moim gościem jest Jacek Klejf. Od Jacka Klejfa bardzo dużo nauczyłem się, jeśli chodzi o organizację i robienie różnego rodzaju imprez, dlatego że kiedyś jak byłem mały, to jeździłem z nim na różne koncerty jeszcze jako klub przyjaciół orkiestry na zdrowie. Generalnie Jacek, chciałem się zapytać o to, bo zauważyłem, że wasza muzyka przyciąga masę ludzi i daje niesamowitą energię. Masz jakąś receptę na tę energię? Wiesz, z tą masą ludzi ostatnio to jest tak, żeśmy w taką niszę wpadli, bo... Jest cienko, bo my nie staramy się, nie umiemy być menadżerami specjalnie swojej twórczości. A jeżeli mamy jakiś patent w orkiestrze, to na niehamowanie energii naturalnej. No właśnie, naturalna muzyka... Tomek Słodki, jak miał 15 lat, to przyszedł na nasz występ w Prasce i znał na pamięć wszystkie nasze kawałki i od tamtego czasu się przyjaźnimy. I on się wziął za organizację i udaje, że nie wie, na czym polega nasze nieprzeszkadzanie w energii. My po prostu nie mamy żadnych patentów spisanych na to, po co on tego. 15 lat miałem, to było strasznie dawno temu. Orkiestra na zdrowie istnieje ile lat? W zeszłym roku w listopadzie była 18. A jak to stało się na zdrowie? To mnie strasznie interesuje. No więc to było tak, że na Lubelszczyźnie, w gminie Kamionka jest marna gleba, a dookoła jest czarnoziem. I chłopy się powyprowadzały, było mnóstwo chałup do wynajęcia. I tam się nagle zjechało takich moich znajomych naszych, ale i z Lublina, i ze Szczecina, takich rodzin. Ja się przeprowadzałem przez 3 lata 14 razy w Warszawie i w końcu nagle się okazuje, że mogę wynająć za 1/10 tego czynszu warszawskiego. W 81 czy 82 roku, w szczycie stanu wojennego, chałupę z 4 izbami dookoła zimorodki w rzece dla mojego synka, który poszedł do szkoły, gdzie liczył się w UF-u w lesie, a botaniki na łące. Cudowne 4 lata, a potem prace wysokościowe ściągnęły mnie z powrotem, ale tam zostało mnóstwo rodzin, nadal są. Zespół w ogóle początkowo miał się nazywać Rowersi, ponieważ było pół godziny od najdalszego do najdalszego domu ludzi, którzy mieszkali, rozsiani po 4 wsiach, w pewnej symbiozie z otoczeniem, z miejscowymi wiśniakami, zero komun. Także szybko bardzo się pozaprzyjaźniliśmy, był pan Kaziu Marciniak, który robił bębny, miał 50 lat, córka w Kraliewskim, syn w samochodowce, on 5 hektary. Jak już wszystko zaorał i była zima, to robił bębny. To jest się różniące od tych bębnów, które robił Słomarze, metale puncynował w Różycki i grał na nich. Zmarł na zawał, bo był bardzo ciężko doświadczonym człowiekiem, ale tam nie ma żadnej, tam nadal mieszkają ci ludzie w pełnej symbiozie z otoczeniem. I stamtąd pochodzi Jacek Warszawa, perkusista, z którym jestem najdłużej, ale i basista, były basista Nakon, bo Nakon w tej chwili odfrunął do Wadowic, ale też jest w pobliżu orkiestry. W pobliżu orkiestry jest około 50 osób, ale w tej chwili jest w 6-osobowym składzie. Kuba Radomski, który też jest tam z tamtej wsi. Słoma zaczął robić bębny, jest tam po prostu w stanie wojennym, w zimę, w stulecia, w 40-stopniowym mrozie, przy kozie w stodole, w obórce graliśmy muzykę, którą potem ludzie mówili, ale to jest gorąca muzyka. A ja pamiętam, że była koza, że w takim mrozie trzeba było grać, żeby nie uświerknąć w walonkach i w kufajkach. I od tamtego czasu wszyscy przeszliśmy bardzo poważne samokształcenie rytmiczne, a także instrumentalne. Ja zanim zacząłem robić orkiestrę na zdrowie, byłem w takim teatrzyku satyrycznym, wrzeszczącym, ironiczno, sarkastyczno, rozpaczliwym, salon niezależnych, w którym ratowałem się, wrzeszczałem, żeby nie zwariować na skutek tego, co przydarzało się moim zamykanym do więzienia kolegom. A jak
już się wyprowadziłem na tą wieś. Zobaczyłem ten cały stan wojenny z jedną wielką uzurpacją półgłówków. Zaczęliśmy się po prostu kształcić, jeść świeże warzywa, w tym sensie siedzieliśmy każdy w swoim domku. I było bardzo przyjemny czas, który był początkami Orkiestry na Zdrowie, która jak wróciłem do miasta, to osadziliśmy najpierw na Goldoniego w Domu Kultury, a potem w Oku. I wszyscy zaczęli się zjeżdżali na większe sytuacje Orkiestry na Zdrowie. W tej chwili 18-lecie Orkiestry na Zdrowie odbyło się w zeszłym roku w listopadzie. W tym roku już rozpoczęliśmy 20 rok. No tak, ale nie odpowiedziałeś na to, jak to się stało, że w końcu nazwa Orkiestra na Zdrowie pojawiła się. Ja wiem, że siedzieliście i mówiliście sobie na zdrowie, tak, przy jedzeniu? To znaczy tak, myśmy musieli odalkoholizować słowo na zdrowie i jak ktoś dobre jedzenie podał albo coś, się mówią to na zdrowie. W sumie ta nazwa znalazła się wśród 30 różnych papierków z nazwami. Rowersi, Poczta Starościn, w kapeluszu demokratycznych wyborów nazwy i najwięcej głosów nie padło, więc tam właśnie 20 lat temu ta nazwa się ukształtowała. Największym naszym sukcesem było w 1995 roku na pierwszym przystanku Woodstock w Żarnowcu w Szymanowie, tam było tylko nie 400 tysięcy, tylko 40. No ale kapel też było ze 40, jakieś kapelowskie, jakieś Ank i tak dalej. No i właśnie z Ankiem dostaliśmy egzekwo do tego Bączka, czy coś się nie stanie. Na zdrowie z Muzeum Etnograficznego, które odbyły się w Warszawie w którym roku? W 2003 roku, w październiku. A z Jackiem powracamy do rozmowy o Orkiestrze na Zdrowie. Wybacz, że teraz zapytam Cię troszkę o samym niezależnym. Kiedyś w jakimś wywiadzie telewizyjnym wspomniałeś o tym, że z Orkiestrą na Zdrowie nie jesteś gotowy śpiewać jeszcze piosenek samym niezależnym. A ostatnio, będąc na Twoim koncercie, zauważyłem, że powracasz po mnie do piosenek, czy już dojrzałeś do śpiewania. Ale jedynie do tych, które się przebiły przez czas i nadal dają się śpiewać i nie są anachroniczne. To i aranżujemy, taka jest piosenka o śmierci Bruna Schulza. One już nie są tak transowo, samo pozytywno-wibracyjne, tylko są problemowe, ale wracamy do nich, bo koledzy z orkiestry zapytali, czemu ich nie robimy. No i robimy. W ogóle działamy w Teatrze Studio. W drugiej połowie marca na pewno będą dwa przedstawienia kolejne. Dołączyła do nas Ewa Głoszczyk, piosenkarka w ogóle z innej niszy, z niższej piosenki takiej satyrycznej. Ale aktorka genialna, wspaniała dziewczyna, która prowadzi fantastyczną fundację AKOGO na rzecz dzieci w śpiączce i która wzięła sobie moich piosenek parę do swojego repertuaru. No więc ucieszyliśmy się bardzo, że jesteśmy w jednym teatrze z nią i jesteśmy razem na tych przedstawieniach, ona śpiewa ze mną. O i tyle. I tyle. Co Ci będzie najbardziej w muzyce i w tym, jak stoisz na scenie i patrzysz na ludzi? No, muzyka jest taką sztuką, która po prostu jest najbardziej kręcącą pewnie spośród wszystkich innych sztuk, ponieważ jest na bieżąco tworzona w trakcie konsumpcji, to znaczy ze słowo konsumpcja, w trakcie odbioru jest tworzona, także podlega najbardziej. Malarz namaluje, odchodzi i on jest w Londynie, a oglądają go w Chicago. Względnie wczesny show. I on nie wie, co się dzieje. On nie ma kontaktu z nikim poza mailowym, z zachwyconymi po wystawie gośćmi jakiejś wystawy, a on sobie siedzi parę tysięcy kilometrów dalej. Natomiast muzyka szczególnie grana na żywo
najbardziej nas orkiestra na zdrowie zadowala, bo po prostu można ją robić na bieżąco i najbardziej nas jeszcze zadowala, jeszcze bardziej, gdy jest publiczność, która fajnie jest w moim wieku, ponieważ wszyscy moi rówieśnicy byli śmieszni. Ja mam po prostu w orkiestrze ludzi, którzy są nade mną, mogliby być wszyscy moimi synami. Córki się wykruszyły, bo miały kłopoty z dziećmi, a to z pracą i tak dalej, ale są dziewczyny w kręgu tych 50 osób, które na przykład na jubileusz wracają. Kręci mnie najbardziej granie i czucie odpowiedzialność za każde uderzenie gitary do nóg. Szczególnie jak tutaj w tym koncercie, zobaczcie sobie w trakcie piosenki Kołderka, chyba trzeciej, co się dzieje. Nasza muzyka ku naszemu czasami w ogóle aż zawstydzeniu i zachwyśnięciu się, zachwyceniu. Choć miłość czasami widać tam, ci ludzie. Taka para się tam zakochała w trakcie koncertu. I to jest jedna z przyjemniejszych właśnie sceny. Widzi to w ogóle, są tam. No aż się boję opróżność. Ale patrzysz na publiczność w trakcie? Mało widzę, bo przede wszystkim się jest oślepiony, ale czasami się widzi chociażby to, że no pamiętam, że graliśmy trzy razy na Woodstocku i za każdym razem wąż, no na tym naszym pierwszym Szymanowskim, to wąż, sześciorzędowy wąż wypełnił swoimi czterema zawijasami całą przestrzeń między budką na akustyka a sceną i po prostu tak jakoś ruszyło, a jednocześnie klip, który nakręcił Jurek Owsiak z tego naszego występu, robi zbliżenie, w pewnym zbliżeniu gdzieś z boku sobie stoi taki Amerykan, który podkręca po prostu. No mamy ten klip też, nie? Ja mam taką propozycję, żebyśmy teraz zobaczyli ten niesamowity koncert Muzeum Etnograficznego, który właśnie zakochana para dawała taką energię i daje nadal jeszcze. Wracamy do rozmowy z Jackiem Klejfem z Orkiestry na Zdrowie. Jacku, chciałem się zapytać o wegetarianizm, bo wiem, że jesteś wegetarianinem, a nasz festiwal bardzo bliski wegetarianizmowi jest, nawet został ostatnio oceniony przez Wilda Zwierząt jako największy wegetariański festiwal w Polsce. A jak wyglądała twoja przygoda wegetarianizmu? Tak wyglądała, że byłem w Teatrze Grotowskiego na całonocnym działaniu takim. To jest taki najsłynniejszy teatr, który Polska w ogóle słynęła kiedyś, tak jak teraz słynie Penderecki. I ten teatr był bardzo doświadczalny, wspaniały i rano po takim całodobowym czuwaniu teatralnym interdyscyplinarnym
Oni wysłali takie grupki paroosobowe na różne miejsca w mieście Wrocławiu i przywieźcie i zróbcie opowieść z fragmentu. Zainscenizujcie, co się tam przeżyli. No i ktoś wrócił, bo byli na dworcu. Ja byłem w szkole na dyktandzie w klasie siódmej. Szybko się zorientowali, że nie jestem z wizytacją. Z ściągą mi chodziło, ja też pisałem to. A jedna grupa w ogóle nie wróciła. Mianowicie grupa z rzeźni. I to jest 8 osób plus parę zarażonych, takich jak ja, które od tamtego czasu są wegetarianami. Poszli do rzeźni i weszli do sali, gdzie po kostki we wnętrznościach chodziło trzech takich misiów. I jak cztery świnki wisiały za nogi i zostały poderżnięte, ale niedobite, to zadzwonił dzwonek, więc oni siedli, zaczęli jeść drugie śniadanie i mówili: poszedł to wiengę! Pum! Tam coś tego. Na miejscu zeszły niemalże w te wnętrzności dwie osoby, jakaś na pogotowiu. Opowiedzieli to paru osobom. Ja też sobie powiedziałem, że zjem, będę jeść mięso, bo lubiłem szyneczkę, jeżeli też przejdę przez rzeźnię i mi nie przejdzie. Ale po roku zobaczyłem, że nie jadłem nic i w rzeźni nie byłem. No ale kolega przyniósł węgorza. No to zjadłem węgorza, to godzinę siedziałem w klozecie i niemal oczy ze mnie wylatywały. Jeszcze po pół roku ktoś mnie podpuścił i nie powiedzieli coś i to był płetwa rekina. Ja nie zdążyłem donieść do ust, jak byłem już w łazience też ja. I wtedy wiedziałem, że już nie będę jeść mięsa i to było 30 lat temu. Warto być wegetarianinem? Wtedy rozpoczął się najintensywniejszy okres prac fizycznych w moim życiu. Pracowałem na wysokościach, malowałem super wysokiego napięcia, myłem wieżowce, pracowałem w lesie na szyszkach, stałem się najsilniejszym w wieku lat 40. Gdyby w wieku lat 40 Jacek Klejf spotkał Jacka Klejfa, który ma lat 18. I ten 18-letni Jacek Klejf by, jakby to się mówi, zafikał do Jacka Klejfa w wieku lat 40, to by z tego grubego, galaretowatego cielska, tego młodzieniaszka, został pełny po prostu. Byłem żelastem, jeszcze wróciłem kiedyś, alpiniści mieli możliwość za bardzo tanie pieniądze polecieć do Indii, byłem pod Monteverestem, więc wróciłem żelasty, silny. I to był, jest nadal najpiękniejszy okres mojego życia, to jest ten, kiedy jestem wegetarianinem, aczkolwiek nie uważam za stosowne czynić jakichkolwiek silnych, propagandowych z tego powodu wykładów. Wolę zagrać na bębnie.